Jesteśmy po kolacji. Jest godzina 17:54. Marcel jest ostrożny, nie może złapać. Pieczeń drobiowa była na kolację. No i zostawiłem dwa plasterki, a trzeci z wiadra dla pętaszka. No, sukicie przyszły. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Chodźcie, kicie. Idziemy. Zostaniecie w bocianówce. Tutaj wam nie dam, bo tu wam Zbyszek zje. No, zobaczymy, gdzie jest piętaszek. Przez cały dzień był kiciuś tutaj. No, było pytanie, a co będzie z pozostałymi dwoma rudaskami? No, do adopcji, przy czym ja widzę to w ten sposób, że ja gdzieś tak na początku sierpnia chciałbym te rudaski wszystkie zabrać tutaj. Kochani, do bocianówki i stąd adopcję przeprowadzić. Czyli jeżeli ktoś tam jednego ma wziąć, jakaś pani kierowniczka, to znaczy nie jakaś, bo nawet wiem konkretnie jaka. No czekajcie, ja tu zobaczę, gdzie jest piętaszek. Nie ma tutaj piętaszka, tu jest piętaszek. Kiciulek. Chodź, Niuniek. Nie. Uciekaj. Już harty się. O, załatwia się. Kiciulek. To ciężko mi będzie dać piętaszkowi, jak te harty tutaj latają. Będę musiał najpierw im dać osobno. Dopiero piętaszkowi. No. Bo inaczej tu mi, o, zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, tu z tyłu czwarty, tam piąty, szósty. No. Także muszę sposobem. Bo tak to się będę denerwował. Że nie mogę dać, że mi się wpychają. A one będą zaskoczone, o co mi chodzi, dlaczego ja je przyganiam. No, czekaj, Zyzio, pod nogi. Te koty, jak są głodne, to są niemożliwe. O, już no, kurczę, molek, muszę schować, bo to nie idzie. Już patrzy, gdzie położyłem. Już patrzy.
taki domyślny. Dobra. Otwieramy nasz sezam. No. Dobra. Jest. O kurde, Molek, już tu. Już. Już znalazł drogę. No wiecie co? No człowiek musi być czujny. Kurczę, jak zawisza. No zaraz, gdzie tylko postawi, już są harty, już czują wilki. Dobra, jest, tylko gdzie ja teraz schowam to jedzonko, żeby mi nie wyjadały, bo to jest zostawione specjalne, co lepsze. Dla piętaszka, a nie dla tych urwisów wielkich. No, zaraz zobaczymy, gdzie tu zrobić. O, tu zamaskuję na razie. Dobra. Dobra, teraz wam dam, kochani i niekochani. Tylko najpierw wyłączę i dopiero wam dam. No kochani, idę do naszego piętaszka. Udełku siedzi. Ty nie jesteś piętaszek. Dam mu jeść. O, tu jest piętaszek. Chodź, kicia. Choroba. Się ganiamy. Masz. Ty odejdź. Uciekaj. Tam masz jedzenie. O, cała taca cwaniaku. Cwany jak nie wiem. Tam masz, zasuwaj tam biegiem. Tu dostaniesz, po uszach. Już dam. Jak nakładam na początek, to mało ich jest. Już tam nałożyłem, pełno było. I zostało. I myślały, że dostaną Feliksa. Zaraz, nie wiadomo ile. Nie dałem im. No, przyszedłem teraz na kolację. Taca czyściutka. Wyczyszczona. Cześć. No, kiedyś widziałem, a dzisiaj nie. Ty nie tam nie łap na sznurek, to jest kot wolny. Nie na sznurek, tylko te łapie na jedzenie. Ona przyjdzie, nie bój się, to jest kot wolny, zaradny. To jest taki malutki. No to jest tam spod trójki. Piętaszek. Słyszysz, piętaszek się nazywa. No. Słucham. Nie, ona słuchaj, jeżeli jest. Ona jeżeli jest, to jest tam na tym, na kotłowni, na tym placu, wiesz?
Do nas to tutaj przyszła raz, tam koło bloku się pokazała i uciekła. To nie bój się, jak będzie głodna, to przyleci. No, piętaszek. Chodź, chodź, kiciulku. Wziął się, schował tam. Wziął jedzenie i się schował. Masz. No, choroba. Znowu gdzieś tam poszedł. Co ja mu podsunę, to on ucieka. Aha, bo ty tutaj. Idź, 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 idź. Oszła? Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Już dostaniesz. Po uszach. A. Chętna do jedzenia. Trzeba pudło odstawić, bo on mi zaczyna tam do pudła chować się. Nie, nie, nie. Uciekaj tam. Tam. Uciekaj stąd. No zaraz zostaniesz po uszach. No. No mógłbym ją złapać i do końca wstawić. Nie? Ale zauważyłem, że ona lepiej je tak na dworze, luzem. No. No to jest, kochani, ten pasztet drobiowy. O, idzie, się chowa. Chowa. A ty to nie dostaniesz za karę. Jak śniadanie było, to żeś warczała na nią, jako jedyna. To poszła na myszy. Człowiek tu chucha, dmucha na nią. To malutki tego, pelełeczka nasza. A to masz ci. Na piętaszka. No, zjadł, zaraz się wróci do tacki. No, zobacz, idzie. O, zaradny kiciulek. Odejdź, uciekaj, uciekaj stąd, bo dostaniesz po uszach. Idź stąd. Idź stąd. Powiedziałem, uciekaj, idź stąd. Zobaczcie, mają tam? Mają. No. No, zobaczcie i wróci. Jak lis. Podusi kury i później wraca po nie. No tutaj też kiedyś, kochani, na początku miałem domek zrobiony i on stał tutaj, o, tam gdzie te drzewa są trzy, on tam stał i tam wyskładałem kotkom jedzenie i zostawały później na koniec kości i przychodził lis, to wiecie co robił? Kursował, a jak kursował? Poszedł tam, wziął kości i poleciał, zakopał tu pod płotem. I tak kursował, aż wszystkie kości wyniósł i zakopał pod płotem. Odejdź, klakier! Nawet nie myśl, klakier! Klakier! Odejdź, bo dostaniesz po uszach. Słyszysz, co do ciebie mówię? Odejdź, zostaw. Zostaw. No. Masz słuchać. No.
No, Zyzio nie idzie. Nie podbiera. A ten to by podbierał wszystkim jedzenie. Taki szybki. Ja to ciągle żartuję, mówię, do obozu koncentracyjnego by się nadawał. To znaczy, w obozie koncentracyjnym byli nieraz tacy ludzie, którzy sobie świetnie dawali radę. Pamiętacie film może? Nie wiem, czy on się nazywał Król Szczurów. Dobra, teraz możecie jeść. Teraz jest wasze. Teraz jest wasze. Damy tej małej, niedobrej. Nie powinienem jej dawać za to, jak ona to traktuje. Piętaszka. Masz. Masz, sierota. No. Jedz. Jedz. No dobra, a ja teraz, kochani, wezmę Feliksy. Wezmę mleko bez laktozy i wezmę chrupki. O! Ciotka Płaczka, Romeo, Murzynek albo Mamuśka, klakier, tutaj szramek, tutaj klakier, cienki bolek i tam na pieńku Julcia. I tutaj nasz piętaszek idzie się załatwić chyba. Tak, kupko będzie robił tu. Tak, będzie robił. Dobra, nie będziemy filmować zbliżenia. Niech on sam sobie załatwia. No ciepławo jest, kochani, ładnie. Nawet za ciepło było w południe. Zobaczę, ile stopni teraz jest, zanim piętaszek się załatwi. No, filmuje Xiaomi Redmi Note 9, który mi fiksuje przy dłuższych filmach. No i tak zapomniałem zrobić przerwy. A, 23,9. No. No, żeby mi nie sfiksował, że filmik robię i do bani. Bo teraz ładuje mi się mój Samsung M51, który ma baterię 7000 mAh. Także wytrzymuje mi dosyć długo. Cały dzień bez problemu. No dobra, zobaczcie. Marluszek pojadł i sobie siedzi. I niech siedzi.